będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, IndyCage.pl, znajdujemy się na gali Heraklesów za rok 2021, a ze mną odkrycie tego roku, Damian Piwowarczyk. Powiedz, no tak zestresowanego jak przy odbieraniu tej nagrody, to cię jeszcze nie widziałem. Byłem zestresowany, no czułem się też zestresowany. Tak jak mówiłem tam, zdecydowanie łatwiej mi obejść się ze stresem na jakiejś dużej gali, tak, na walce, niż na scenie, na takim rozdaniu Heraklesów. To było pierwsze takie, powiedzmy, prestiżowe rozdanie nagród z moim udziałem, no ale mam nadzieję, że następnym razem już tam, wiesz, to było totalnie też na freestylu, nie przygotowywałem się na to w ogóle. No, dobrze wszedłeś w tamten rok, też w KSW od września, tam dwie wygrane. Powiedz, jakie dalsze plany w takim razie w KSW? Wiesz co, w tamtym roku zawalczyłem 4 razy, taki był plan, ale myślę, że była to ilość troszeczkę za duża. Czułem się już pod koniec mocno zmęczony. Teraz na ten rok postanowiłem sobie, że chcę zawalczyć 3 walki. Myślę, że pierwszą stoczę jeszcze przed wakacjami i kolejne 2 po wakacjach, to będzie jakoś tak. No i mam nadzieję, że doczłapię się do tego pasa po prostu półciężkiej albo chociaż do pretendenta. Nie? Taki jest plan na ten rok po prostu. No, trzeba przyznać, że do tego pasa ci niedaleko, bo to twojej ostatniej wygranej wyszedł ranking KSW, w którym zostałeś umiejscowiony bodajże na 5. miejscu, jak dobrze pamiętam? Na trzecim. Okej, mój błąd, dobrze. No więc coraz bliżej faktycznie. No, czy w takim razie masz kogoś, z kim chciałbyś z tego rankingu zawalczyć? No bo też zmienił nam się dzierżawca pasa. Wiesz co, na początku myślałem, że może to będzie Przemysław Myśla, ale jak zobaczyłem, jak KSW stworzyło rankingi, zobaczyłem, że on nie jest po prostu, nie ma chyba aktywnego kontraktu, ponieważ nie ma go w tych rankingach. Stwierdziłem, że może na przykład dobrym ruchem byłby Iwan Ersan, ale z tego, co widziałem, z tego, co wiem, on teraz się bije na gali lutowej, tak, z nowo zakontraktowanym, nie pamiętam, jak to się dobrze wymawia, Meschew, tak? Też nie wiem, jak się wymawia, z Złotyszem bodajże. Tak, z 12-0, taki ciekawy rekord. No i niestety żaden nie jest dla mnie, tak? Myślałem, że może nowy nabytek Rafał Kijańczuk, ale też prawdopodobnie nie jest dla mnie. Także myślę, że to będzie ktoś na zasadzie na przykład Marka Dusisa, jak było ostatnio, może po prostu półkę lub dwie wyżej zawodnik, ale chyba spoza federacji, z jakimś dobrym rekordem, nowy nabytek po prostu. No, dużo też się mówiło o walce z Somarem Sy, bo tak, no wszyscy by chcieli chyba zobaczyć to starcie. Tak, no to byłoby w ogóle ciekawe, myślę, starcie, ale nie wiem, jaki Omar ma plany. My się tak mijamy często. Ja się biłem we wrześniu, on się bił w październiku czy tam listopadzie, potem ja w grudniu. Ja teraz chciałem się pobić, a on się bił, z tego co pamiętam, kilka dni temu na gali Ares FC. Nie wiem, czy będzie gotowy wtedy, kiedy ja będę chciał się bić, bo również chciałbym się niedługo już wejść do oktagonu, zawalczyć. Więc możliwe, że znowu się wyminiemy. No i nie wiem, jaki on ma plan, czy on będzie dalej bił się w KSW, czy do tego Aresa, ciężko powiedzieć. Ale rozumiem, że widziałbyś takie starcie. No myślę, że tak. Fajnie by było po prostu, żeby na przykład Omar wygrał jeszcze jedną walkę na przykład w KSW i na przykład ta walka by wyłoniła pretendenta, żeby, powiedzmy, ja też miał dość sporo do zyskania. No a jak w ogóle skomentujesz tą sytuację, no z tym, że już Tomasz Narkun nie jest posiadaczem pasa? Tak, w ogóle byłem na tej gali w Szczecinie, no i no mega mnie to zdziwiło, myślałem, że Tomek wygra. Tam, myślę, że to też przez to, że bardzo długo nie walczył, nie mógł się wczuć w te początkowe fazy walki i przez to pierwsza runda mocno przegrana, poobijany, było widać, że nie wiem, może nie, że boi się, ale jest taki o wiele bardziej zachowawczy w tej stójce, niewiele tam się działo, przez to ta pierwsza, druga runda przegrana, potem gdzieś tam się obudził, trzecia, czwarta w końcu dla niego, tam po kartach sędziowskich widziałem, no i piąta znowu niestety dla Ibrahima i nowy mistrz, tak, no dla mnie średnio, ponieważ jak wiedziałem, że jest Tomek na szczycie, no to mniej więcej ten plan się wydawał w miarę prosty, a teraz wszystko się, drogi pozawijały i ciężko opowiedzieć, kto z kimś teraz rewanż, czy Ibrahim ma jeszcze pomysł drugiego pasa, tak? Tam jakieś z Soldiciem przypychanki, ciężko powiedzieć, jak to się teraz rozwiąże. No tak, zwłaszcza, że Ibrahim chciałby walczyć z Soldiciem o ten pas 8-4, ale Soldic chciałby bodajże w 9-3 ten pas, tak. Więc faktycznie to jest ciężka sytuacja, ale
No to jak ty byś widział jakieś idealne rozwiązanie w takim razie z tego impasu? Jakie ja bym widział? No ja bym chciał jeszcze stoczyć właśnie jedną, dwie walki z kimś z rankingu półciężkiej, tak? Właśnie myślałem o tym Erslanie, no ale ta lutowa gala. Na przykład właśnie z Erslanem, z kimś jeszcze, może nowym nabytkiem, bo teraz bardzo dużo tych nowych zawodników dochodzi do KSW. Mam nadzieję, że jakiś rewanż i Ibrahima z Narkunem wyłowią już takiego niekwestionowanego mistrza, no i mam nadzieję, że wtedy z mistrzem zawalczę. Czyli rozumiem, w tym roku jeszcze byś celował w walkę mistrzowską. No, fajnie by było, na przykład pod sam koniec gdzieś w grudniu, albo może to będzie początek 2023. No to trochę wymarzone wejście w KSW, zawalczyć na dwóch galach w drugim półroczu i od razu za rok już walczyć o pas. No to by było piękne, naprawdę szybka, powiedziałbym, nawet droga. No kwestia jeszcze tam jakichś takich losowych spraw typu kontuzje czy nieprzewidziane jakieś takie rzeczy, dlatego sobie założyłem na spokojnie 3 walki, bo te 4 to naprawdę na spinie trzeba wszystko dopiąć. Też w tamtym roku było tak, że po prostu się dowiadywałem nie z pełnym okresem przygotowawczym, na przykład na tą walkę we wrześniu to się dowiedziałem 4 tygodnie. Czy tam nawet nie 4 tygodnie, z 3,5, coś takiego, że będzie przeciwnik i że już mam się przygotowywać. No a teraz 3 na spokojnie, te 2 walki właśnie konkretne i oby się dopchać do tego pasa pod koniec. No dobrze, to tego Ci życzymy i gratulacje, nagrody, no bo nie dość, że zostałeś odkryciem roku, no to jeszcze Twój klub też został wyróżniony. Tak, tak, no dzisiaj naprawdę grubo 4 nagrody zgarniamy, no wracamy naprawdę kawałem sprzętu do Poznania. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo w takim razie, no i czekamy na Twoje ponowne występy w klatce. Jasne, dziękuję bardzo za wywiad, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję.